wytyczne, może w przyszłości dojść do podobnych naruszeń prawa przez służby specjalne. No właśnie, tak jak w przypadku Antykomorada, tylko że chociażby z tego, co jest w raporcie, widzimy, że służby te inwigilowały również cywili, czyli nie osoby niezwiązane z wojskiem, a właściwością tej służby były sprawy wojskowe, czyli rozumiem pracę nad chociażby żołnierzami służby zasadniczej, rozpracowywaniem żołnierzy. To było zadanie WSI, natomiast w żadnym wypadku nie inwigilowanie, nie sprawdzanie cywili, nawet jeżeli takie informacje by były, to one powinny zostać przekazane wówczas Urzędowi Ochrony Państwa. Więc już z samego tego tytułu ta służba nie miała prawa dokonywać tego typu działań, a jeżeli ktoś zgłębi raport, a do tego ma jeszcze dodatkową wiedzę, no to jest w stanie sobie odpowiedzieć, czemu to robiła, prawda? No, czemu ta służba decydowała się na inwigilowanie cywili? No i z tego powodu... No, panie redaktorze, no zawsze można pozyskać wiedzę korzystną dla służby, która może być w różny sposób wykorzystywana. O tym mówił dzisiaj chociażby, słuchałem pan dr Marasek, który wskazywał, że próbowano go uwikłać w różnego rodzaju sprawy, związać w taki sposób ze służbami, aby później no, po prostu był im posłuszny. I w związku z tym ja nie mam żadnych wątpliwości również, że tutaj doszło co najmniej do naruszenia artykułu 231 kodeksu karnego, przekroczenia uprawnień przez tą służbę. Jest to niezrozumiałe, a jak widzimy, Piotr powiedział, że to może się później odbywać również w innych przypadkach, to taką sytuację mieliśmy chociażby w przypadku Antykomora, prawda? Też służba stwierdziła, że ma prawo zrobić więcej niż jej ustawa pomaga i niestety, jakby z tego wynikało, sąd uznał, że w zasadzie do poważnego naruszenia nie doszło. Raz to dotyczy tylko wkroczenia do kogoś, do mieszkania, a później może dotyczyć na przykład inwigilacji jakiegoś środowiska wbrew uprawnieniom, które danej instytucji przysługują. Panie Piotrze, czy pan jest pana zdaniem podsłuchiwany czy śledzony? Bo wiem, że były takie sytuacje, że tam przybito panu opony. To było nie przebito opony, a koło odpadło. To było zaraz po rewizji. Czyli 3 lata temu. W ostatnim okresie ktoś powiesił martwe zwierzę na mojej furtce. No, zdarzają się takie sytuacje, mnie kolego. Ale w związku z... Trudno określić, bo nikt nie przyszedł, nie zapukał. Proszę pana, dlatego i dlatego wieszamy martwego. Ale pan to jakoś definiuje, bo jest zespół parlamentarny. Nikomu z moich znajomych takie sytuacje się nie zdarzają. Nie odpadają koła. Przepraszam, jeżeli kilku członkom komisji weryfikacyjnej takie sytuacje się zdarzają. No tak, a ja mówię w sensie znajomych, którzy nie zajmują się... Co? No taka sytuacja dotyczyła pana Maraska, wspomnianego wcześniej. Dotyczyła jednego z członków Macieja Lefmirskiego. Dotyczyła też w jakim zakresie pana ministra Macierewicza. Tutaj doszło do niezrozumiałego zapalenia się samochodu podczas jego podróży na Ukrainę. Więc takich przypadków my naliczyliśmy chyba 4 czy 5, więcej w trakcie prac komisji weryfikacyjnej. Przypominam sobie, że doszło do jakiegoś incydentu w trakcie spotkania z panem posłem Macierewiczem. To już w ostatnim okresie, że to było nawet zgłoszone do policji. Była jakaś prowokacja, tak? Trudno to. Rozumiem. Panie mecenasie, jeszcze korzystając z okazji, bo pan jest pełnomocnikiem niektórych rodzin ofiar tragedii smoleńskiej, dzisiaj pojawiła się taka informacja, że pan prokurator Marek Pasionek, który nadzorował śledztwo smoleńskie, został odsunięty od postępowania i opieczętowano mu pokój, w którym pracował, zabrano akta śledztwa, a wiemy, że on jakby wnioskował, czy tam próbował Amerykanów jakby przekonać do pokazania zdjęć. Wiemy dwie rzeczy, że domagał się od uzyskania dowodów od strony amerykańskiej, był w tym zakresie bardzo aktywny, ale wiemy także, to jest fakt, nadzorował to śledztwo i to śledztwo smoleńskie. I teraz pytanie, co w ramach tego nadzoru ustalił, czy miał swoje ustalenia w tym zakresie, czy miał swoje wnioski i czy być może nie był po prostu dla którejś z osób niewygodny. Przypomnijmy, znajdował się w konflikcie z panem prokuratorem Parulskim. Dla mnie taka sytuacja na tym etapie jest bardzo niezrozumiała i tym bardziej, że dowiadujemy się o niej z gazety, a nie z komunikatu prokuratury. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji bardzo niebezpiecznej, prawda, kiedy prokuratura jest, no, wykazuje się ogromną indolencją w tej sprawie i wiemy, że jest prokurator, który domaga się jakichś
dowodów. Nie wiem, czy skutecznie, czy nie, ale żąda przekazania tych dowodów. I dochodzi do jego wyłączenia ze śledztwa już pod bardzo poważnymi zarzutami. No to rodzi się pytanie, czy ktoś nie próbuje ochronić samego siebie? Czy być może pan prokurator był niewygodny? To jest tylko moje domniemanie, dlatego że no, nie znamy komunikatu prokuratury, nie wiemy, co było rzeczywistą przyczyną. Natomiast taka wątpliwość się na pewno pojawia. No przypomnijmy, że pan Pasionek był zastępcą świętej pamięci Zbigniewa Wassermana jako koordynatora służb specjalnych. No więc mógł być niewygodny. On też informował o tym słynnym wyjeździe prokuratorów i pana generała Parolskiego do Moskwy, gdzie tam nie dotarły dokumenty i przez 2 tygodnie, tylko 3 dni pracowali. Także... No właśnie, i pytanie... Dla mnie bardzo dziwną i niepokojącą informacją jest to, że podstawą zawieszenia pana prokuratora Pasionka były jakoby jego kontakty z obcym państwem. No właśnie, ale pytanie, na czym te kontakty miały polegać, bo jeżeli ktoś żądał przekazania dowodów, to nie jest nic złego w tym, że występuje do danej instytucji, na przykład amerykańskiej, o przekazanie tych dowodów. No, jeżeli byłyby to zarzuty poważniejsze, to sam komunikat tego rodzaju, opieczętowanie sejfu, to zdecydowanie za mało. Jeżeli pozwolisz mi dokończyć, mianowicie niepokojącą w tym zakresie, iż jakoby ktoś zarzuca panu prokuratorowi kontakty ze Stanami Zjednoczonymi bądź z krajami Unii Europejskiej. Tak jakbyśmy wracali z powrotem do 20-30 lat wstecz do PRL-u, że z Zachodem nie można się kontaktować. Czuję tu jakieś po prostu inspiracje służb specjalnych, że tak powiem. Swego czasu pamiętam, podobna sytuacja była z asystentem posła Gruszki, prawda? To były jakieś takie rzekome niby kontakty tego... Tylko to był... Inna sprawa, ale podobny mechanizm, prawda? Na potrzeby komisji śledczej, prawda? Przecież o to chodzi. Orlenowski akurat... A teraz być może na potrzeby sparaliżowania śledztwa. Pan prokurator był niewygodny w tym układzie śledczym, że na pewno chciał uczciwie wyjaśnić przyczynę katastrofy. Dziękuję bardzo. Jeszcze gwoli rzetelności dziennikarskiej powiem, że tą informację Rzeczpospolita podała o tym odsunięciu pana prokuratora Pasionka. Dziękuję. Proszę państwa, naszymi gośćmi byli mecenas Bartosz Kownacki i Piotr Bączek z Komisji Weryfikacyjnej WSI, która ciągle jest, ale no nie może działać, bo wiadomo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Zapraszam na jutro na Polski Punkt Widzenia. Szczęść Boże, dobranoc.